Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Kapotka-Mikuła i jestem trenerką firmy Elsevier. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym Państwu przedstawić jedno z narzędzi Elsevier'a. Będzie to Mendeley. I w trakcie naszego spotkania pokażę Państwu, jak gromadzić zasoby w bibliotece źródeł, jak tworzyć przypisy oraz bibliografię załącznikową w programie Microsoft Word, a także jak pracować z pełnym tekstem. Na początek jednak kilka słów powiem na temat samego narzędzia. Przede wszystkim Mendeley jest bezpłatnym menadżerem bibliografii, stworzony po to, aby wspomóc naukowców w tworzeniu bibliografii załącznikowej oraz cytowań. Dzięki Mendelejowi możemy stworzyć własną biblioteczkę źródeł i to tu możemy dodawać oraz tworzyć opisy bibliograficzne, gromadzić informacje na temat publikacji naukowych, które będą przydatne w Państwa pracy naukowej, z których chcecie korzystać zarówno w trakcie pisania prac, jak i prowadzenia zajęć. I po założeniu biblioteczki narzędzie pozwala Państwu na organizację zebranych materiałów, segregowanie i porządkowanie ich. Mendeley pozwala także na pracę z pełnym tekstem, więc jeśli dodamy do narzędzia plik PDF, wtedy będziemy mogli go czytać, robić podkreślenia i notatki. Zatem Mendeley pozwala na kompleksową pracę z tekstem i już nie ma konieczności tworzenia osobnej bazy tekstów gdzieś na pendrive'ach czy w osobnych folderach, dlatego że wszystko może być zgromadzone w menadżerze bibliografii. Mendeley pozwala także na tworzenie przypisów i bibliografii w programie Microsoft Word. W tym celu należy zainstalować bezpłatną wtyczkę, która automatycznie stworzy dla Państwa przypis i listę pozycji bibliograficznych na podstawie zgromadzonych w biblioteczce źródeł. Natomiast ostatnim elementem jest możliwość tworzenia grup, w ramach których użytkownicy mogą wymieniać się informacjami na temat zgromadzonej literatury oraz plikami PDF, jak również notatkami i podkreśleniami. I ta praca może odbywać się w czasie rzeczywistym. Obecnie dostęp do Mendeleya pozwala na korzystanie z narzędzia z różnych urządzeń, na przykład z komputera w pracy bądź domowego komputera, i nie jest już wymagane przeprowadzanie co jakiś czas synchronizacji, ponieważ ona następuje automatycznie. Także nowością w odświeżonej wersji jest to, że mogą Państwo pracować offline. Na przykład wtedy, kiedy jadą Państwo pociągiem i nagle utracą Państwo łączność z internetem, to wtedy, kiedy ona powróci, Mendeley zapisze wszystkie wykonane przez Państwa czynności. A informacja o synchronizacji wyświetla się obok Państwa nazwiska i za każdym razem, jak wprowadzają Państwo jakieś zmiany, to strzałki zaczynają się obracać. A jak zacząć pracę z Mendelejem? Przede wszystkim należy wejść na stronę mendeley.com i założyć bezpłatne konto. W ramach bezpłatnego pakietu otrzymują Państwo 2 giga przestrzeni w biblioteczce, w której możecie gromadzić zarówno opisy, jak i pełne teksty. Istnieją także rozwiązania pozwalające na rozszerzenie miejsca na zasoby, ale wymagają one już wykupienia planów, a te dostępne są dla Państwa po zalogowaniu do swojego konta. Do Mendeleya logujemy się tak samo jak do wszystkich innych rozwiązań Elsevier. Więc jeśli mają już Państwo konto, na przykład w Scopusie, to wykorzystujemy dokładnie te same dane do logowania. I dotyczy to zarówno wersji chmurowej, jak i desktopowej, którą mogą Państwo pobrać ze strony mendeley.com. Tę opcję polecam zwłaszcza wtedy, kiedy chcieliby Państwo korzystać z Mendeleya offline. Mendeley Desktop również jest dostępny za darmo, tylko muszą Państwo pamiętać, że jest kompatybilny z systemem Windows 7 i z jego wyższymi wersjami. Dodatkowo mogą Państwo pobrać na inne systemy jak macOS, jak Linux,
A co ważne, dla tych z Państwa, którzy chcą korzystać z obu wersji jednocześnie, one się ze sobą komunikują, zatem dane pobrane z wersji chmurowej będą jednocześnie wyświetlały się w wersji desktopowej i tak jak wspomniałam wcześniej, nie będzie to już wymagało od nas przeprowadzania żadnych manualnych synchronizacji. Do pobrania opisów bibliograficznych oraz plików PDF ze stron internetowych warto także zainstalować wtyczkę Mendeley Web Importer, która w wielu przypadkach pozwoli Państwu uniknąć dodawania opisów ręcznie. Mamy na to trzy sposoby. Możemy pobrać wtyczkę ze strony Mendeley.com z zakładki Tools, w przypadku, w którym oczywiście mamy już pobraną wersję desktopową, bądź z internetowych sklepów z aplikacjami i dodatkami. No a żeby uzupełnić zestaw wszystkich wtyczek, które będą niezbędne do kompleksowej pracy z menadżerem, warto pobrać dodatek do aplikacji Microsoft Word, który pozwala na tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej. Więc tak samo jak w przypadku Mendeley Web Importer, mamy kilka opcji do wyboru. Ze strony internetowej Mendeley.com, z wersji desktopowej, tam również z zakładki Tools oraz z aplikacji Word w menu możemy wybrać opcję Wstaw, następnie Pobierz dodatki i wtedy pobieramy odpowiednią wtyczkę. I jeśli chodzi o prezentację, o kolejne slajdy, to w zasadzie jest wszystko, ponieważ w tym momencie chciałabym się skupić na praktycznym wymiarze tej prezentacji, stąd od razu przejdę do menadżera bibliografii online. Na początek pokażę Państwu stronę startową. Kiedy jesteśmy już zalogowani do wersji w przeglądarce, widzimy, naszym pierwotnym widokiem jest katalog Mendeley, w którym to gromadzone są opisy bibliograficzne i pełne teksty dodawane do swoich biblioteczek przez innych użytkowników. Proszę spojrzeć na samej górze, po prawej stronie mamy kilka zakładek. Tu od razu Państwo widzą, że ja już jestem zalogowana do swojego konta. Właśnie jesteśmy w pierwszej zakładce Search, natomiast druga Library odnosi się dokładnie do naszego menadżera bibliografii i tam zgromadzonych źródeł. Ale ja na początek chciałabym Państwu pokazać, gdzie te wszystkie wtyczki, o których przed chwilą mówiłam, Państwo znajdziecie. W tym celu musimy zjechać nieco niżej i tak jak Państwo widzą, mamy tutaj tematycznie zgrupowane zagadnienia i proszę spojrzeć po prawej stronie, mamy zagadnienia dotyczące pobierania. Pobierania wtyczki wersji desktopowej Mendeleya, właśnie wtyczki do stron internetowej Mendeley Web Importer, a także ostatnia dotyczy wtyczki dodatku do programu Microsoft Word. Co równie istotne, chciałabym również Państwu zwrócić na te zagadnienia dotyczące wsparcia, centrum pomocy. One są tutaj po lewej stronie, tak jak Państwo widzą. O tym, co możemy znaleźć w centrum pomocy, powiem nieco dalej, ale chciałam już teraz Państwu pokazać, gdzie właśnie ewentualnie poszukiwać pomocy, jeśli będziemy mieć jakieś trudności. Natomiast gdzie znaleźć w wersji desktopowej te wszystkie wtyczki, też chciałabym Państwu pokazać, dlatego teraz wyświetlę wersję desktopową Mendeleya. Proszę spojrzeć, tu troszeczkę inaczej wygląda, jeśli się logujemy bezpośrednio do wersji desktopowej, to dostajemy widok od razu już na naszą biblioteczkę. Natomiast to, czym tak naprawdę się różni wersja desktopowa z wyglądu od wersji chmurowej, to przede wszystkim po lewej stronie pod samą nazwą narzędzia mamy taki zestaw zakładek i tu właśnie jedną z nich jest ta
o której często wspominałam, czyli zakładka Tools. I jeśli ją rozwiniemy, to od razu dostajemy informację, że możemy właśnie z tej zakładki pobrać zarówno dodatek do stron internetowych, dodatek do programu Microsoft Word, a także ta ostatnia opcja przeniesie nas bezpośrednio do tego katalogu Mendeley, który przed chwilą Państwu pokazywałam. Chciałabym teraz Państwu powiedzieć, jak stworzony jest sam menedżer bibliografii. I proszę spojrzeć tu po lewej stronie. Pewne funkcje w Mendeleju są stworzone automatycznie. Na przykład właśnie mamy zestaw początkowych kolekcji, takich jak pierwsza, to jest ogólna lista źródeł, do której trafiają wszystkie dodane przez nas publikacje i tę właśnie kolekcję Państwo oglądają teraz. Ale w zależności od różnych okoliczności te publikacje mogą trafić także do innych kolekcji, na przykład do dodanych w ciągu ostatnich 30 dni, do ostatnio przeczytanych publikacji. Te dwie zakładki bądź też kolekcje są o tyle ważne, że kiedy Państwo intensywnie korzystacie z jakichś materiałów, na przykład w trakcie pisania prac, no to nie ma potrzeby tak naprawdę przeglądania wszystkich, całej listy zasobów, tylko właśnie możecie trafić do jednej z tych zakładek i tam na pewno będą te publikacje się znajdowały, które najczęściej wykorzystujecie. Poniżej znajduje się kolekcja ulubione. Jak trafiają publikacje do kolekcji ulubione? Proszę spojrzeć. Zaraz przy opisie bibliograficznym po lewej stronie znajduje się gwiazdka. Wystarczy, że ja ją oznaczę, na przykład dwie pierwsze publikacje i one od razu trafiają do mojej kolekcji ulubione. To będą te dwie pierwsze publikacje na liście. Poniżej, pod kolekcją ulubionych, znajduje się folder My Publications. Ta zakładka jest skorelowana z Państwa profilem w Scopusie, więc jeśli mają Państwo swoje prace, które są indeksowane w Scopusie i dbacie o swój profil autorski, to wtedy te publikacje właśnie będą trafiały do tej konkretnej zakładki. No i ostatnią kolekcją wśród tych automatycznie stworzonych przez twórców Mendeleja jest zakładka Kosz, do której oczywiście możemy przenieść wszystkie publikacje, które nie są już nam potrzebne do dalszej pracy. Oczywiście w przypadku, w którym przez przypadek dana jakaś publikacja trafi się i zostanie przeniesiona do kosza, wtedy proszę się nie martwić, jak najbardziej będzie można tę publikację wydobyć, bowiem z kosza możemy albo na stałe usunąć publikację, no albo też właśnie uratować ją przed trwałym usunięciem. Wrócę teraz do mojej listy publikacji pełnej, ponieważ chciałam Państwu powiedzieć, że całą swoją kolekcję, również w ramach poszczególnych zakładek, możemy sortować według nagłówków kolumn, na przykład według autorów, tytułu. Te dwie kolumny sortują się alfabetycznie. Możemy także po roku wydania, a także źródła, z jakiego pochodzą nasze opisy bibliograficzne i publikacje oraz według ostatnio dodanych. A jako ostatnia kolumna jest to kolumna, w której wyświetlane są informacje dla nas, czy mamy dostęp do pełnego tekstu, czy opis bibliograficzny został wzbogacony o pełny tekst i tam, gdzie wyświetla się ta ikonka z karteczką, z plikiem i ze strzałką, to wtedy wiemy, że mamy dostęp do pełnego tekstu. Tak samo ta zielona kropeczka z ptaszkiem informuje nas, że mamy dostęp do tekstu. Natomiast tam, gdzie brakuje tych ikonek, no to wiadomo, że nie mamy zasilonej naszej biblioteczki o teksty. Obok
stworzonych automatycznie już kolekcji, mamy również możliwość spersonalizowania naszej biblioteczki i możemy utworzyć własne kolekcje. One znajdują się tutaj poniżej w tej sekcji Collections. I te kolekcje tak naprawdę mogą Państwo tworzyć dowolnie. Mogą one odpowiadać Państwa obszarom badawczym, projektom, w które jesteście Państwo zaangażowani, grantom, które Państwo otrzymaliście, bądź tematykom zajęć, albo mogą odpowiadać również tytułowi artykułu, bądź czasopisma, do którego aktualnie Państwo piszecie artykuł. Warto również pamiętać, że te same referencje, opisy bibliograficzne i pełne teksty mogą znaleźć się w kilku różnych kolekcjach, a także w obrębie grup, o których powiem za chwileczkę. Tworzenie nowej kolekcji jest niezwykle proste i wystarczy, że w polu New Collection zacznę wpisywać jakąś nową nazwę kolekcji, na przykład zatwierdzę ją enterem i ona już pojawia się na mojej liście. Natomiast jak tworzyć biblioteczkę, jak dodawać do niej nowe źródła, pokażę Państwu już w wersji chmurowej Mendeleja, dlatego że rozpocznę od tego katalogu, który na początku Państwu pokazywałam. Tak więc przejdę teraz do wersji chmurowej Mendeleja. Proszę spojrzeć, ten katalog tak naprawdę składa się z materiałów, które użytkownicy Mendeleja sami pobrali do swoich biblioteczek i w trakcie tworzenia biblioteczki uznali, że chcieliby się nimi dzielić z innymi użytkownikami Mendeleja. Ja wpiszę jakiś termin wyszukiwawczy, aby pokazać Państwu, jak nawigować, jak korzystać właśnie z tego katalogu. Wpisałam termin zarządzanie. Proszę spojrzeć, od razu dostaję listę, bardzo wiele rezultatów, ale na szczęście filtry po lewej stronie pozwalają mi nieco oczywiście zmniejszyć i doprecyzować moje zapytanie. Więc powiedzmy, że poszukuję materiałów z 2022 roku, które zostały wydane w czasopismach. Od razu, jak Państwo widzą, lista mi się zmienia, narzędzie odpowiada na moje filtrowanie. Powiedzmy, że wybiorę jedną z publikacji, wystarczy, że na nią nacisnę i już po prawej stronie wyświetla mi się dodatkowe okno. W tym oknie mogę chociażby zobaczyć abstrakt danego artykułu i na przykład na jego podstawie stwierdzić, że chciałabym już dodać tę publikację do mojej biblioteczki. A jak to zrobić? Tak jak Państwo widzą, zarówno w oknie, jak i na liście, mam taki przycisk Add to Library i on służy do tego, aby dodać opis bibliograficzny do swojej biblioteczki. Jeśli jednak chciałabym głębiej spojrzeć w pełen tekst i stwierdzić, że na jego podstawie, że właśnie ta publikacja na tyle mnie interesuje, że chciałabym ją dodać do swojej biblioteczki, no to mogę wybrać opcję View PDF. Od razu system przenosi mnie na stronę internetową danego wydawcy, do którego należy ta publikacja i oczywiście przeglądając już pełen tekst mogę stwierdzić, czy rzeczywiście tę publikację chciałabym dodać do mojej biblioteczki. Ja wrócę jednak do mojego menadżera bibliografii, ponieważ chciałam jeszcze Państwu zwrócić uwagę na dwie informacje, które znajdują się tuż zaraz na liście przy opisie bibliograficznym
danej publikacji. Jest to liczba cytowań, a także osób, które wyświetliły i przeczytały tę publikację. I te informacje pobierane są bezpośrednio z Mendeleja, więc to odzwierciedla, jak użytkownicy wykorzystują dane publikacje właśnie w ramach swoich biblioteczek. Do tego, aby zasilać naszą biblioteczkę, mamy również inne opcje. I ja teraz przejdę do mojej biblioteczki. W wersji chmurowej to będzie zakładka Library. I pokażę Państwu również inne sposoby na dodawanie źródeł do biblioteczki. Nad kolekcjami po lewej stronie mamy taki przycisk Add New. Dzięki niemu mogę na przykład dodać różne pliki z mojego komputera. Mogę to zrobić zarówno poprzez chwycenie publikacji i po prostu przesunięcie jej do swojej biblioteczki. Proszę spojrzeć, od razu plik mi się załadował. Ale mogę również po prostu nacisnąć na daną publikację, wykorzystać przycisk Otwórz i ona również zostanie przesłana do mojej biblioteczki. To tak jak Państwo widzą, dzieje się automatycznie, niezwykle szybko. Mamy również możliwość po wybraniu tego przycisku Add New zaimportować opisy bibliograficzne z innych biblioteczek. I tutaj system proponuje nam najbardziej popularne formaty, czyli BibTeX i RIS. A także jeżeli mamy swoją biblioteczkę w EndNote, możemy ją również przenieść do Mendeleja. Ja Państwu pokażę na przykładzie formatu RIS, jak przenieść taki opis do swojej biblioteczki. I jeszcze raz powtórzę, w tym przypadku przenosimy tylko i wyłącznie opisy bibliograficzne. Pliki musimy dodać sami. Kolejną opcją przy przycisku Add New jest możliwość dodania opisów bibliograficznych ręcznie. To przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakieś starsze publikacje, ich opisy bibliograficzne, a niekoniecznie mamy dostęp do pełnego tekstu, więc wtedy warto rzeczywiście wybrać tę opcję i tak jak Państwo widzą, mamy tutaj całkiem sporo pól, które możemy, ale wcale tak naprawdę nie musimy uzupełnić. Jedyne, co jest bardzo istotne przy wypełnianiu i dodawaniu opisów ręcznie, to jest wybór typu referencji. Proszę spojrzeć, lista jest dosyć długa, a co bardzo istotne, sam artykuł ma kilka różnych typów. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku, w którym będziemy później tworzyć przypisy bibliograficzne i samą bibliografię, dlatego że w zależności od tego, jaki typ czasopisma wybierzemy, bądź danej oczywiście publikacji, tak właśnie ten przypis bibliograficzny będzie dla nas tworzone, więc rzeczywiście warto na to zwrócić uwagę i bardzo uważać na to, co wybieramy z danej listy. Ja zrezygnuję w tym momencie i przejdę do kolejnej możliwości, zaprezentowania kolejnej możliwości, jak możemy zasilić naszą biblioteczkę. Nie jest konieczne za każdym razem wpisywanie, właśnie ręczne wpisywanie opisów bibliograficznych, ponieważ do tego może nam służyć wtyczka Mendeley Web Importer, o której już przed chwilą parę słów Państwu powiedziałam. Jak ona działa? Pokażę Państwu na przykładzie bazy Scopus. Przejdę teraz do niej. Tak jak Państwo widzą, tuż przy adresie URL znajduje się moja wtyczka Mendeley Web Importer.
z której będę teraz korzystać, aby pokazać Państwu, jak ona działa. W Scopusie zrobię jakieś szybkie wyszukiwanie po to, aby pokazać Państwu, jak właśnie korzystać z wtyczki. System mi wyświetla rezultaty na moje zapytanie. Tak jak Państwo widzą, dostaję listę publikacji i cóż mogę zrobić? Po wybraniu wtyczki, nacisnę na nią, od razu ładuje mi się okno właśnie z tymi opisami, które są dostępne na danej stronie internetowej. Co bardzo ciekawe, już na poziomie tej wtyczki i tego okna mogę sprawdzić, czy wszystkie metadane są prawidłowe, czy nie należałoby na przykład czegoś jeszcze dodać. Ja nacisnęłam na przykładowy opis bibliograficzny myszką i tak jak Państwo widzą, mam możliwość dodania różnych informacji do tych metadanych, które już są. Jednak ja ufam temu, wyświetla się w Scopusie, dlatego zrezygnuję z edycji tego opisu bibliograficznego. Powrócę do mojej pełnej listy i mogę wybrać publikacje, które chciałabym dodać do mojej biblioteczki. I proszę spojrzeć, ja mogę moją biblioteczkę zarówno zasilić w kolekcji tej ogólnej, My Library, jak również mogę wybrać spośród kolekcji, które mam już utworzone w swojej biblioteczce. Ja jednak chciałabym pozostać i zostawić te wszystkie publikacje, przenieść do mojej ogólnej biblioteczki, dlatego wybieram właśnie tę opcję i przycisk wybieram, błękitny przycisk Add. I system od razu informuje mnie, co dodał. W przypadku, w którym miałam same tylko referencje, no to oczywiście te referencje zostały dodane do biblioteczki, ale tu, gdzie Państwo widzą, gdzie mam plik PDF dodany, on również także bezpośrednio został dodany do mojej biblioteczki i ten przycisk Add to Library zmienił mi się na View Library or View PDF in Library. Mamy również inną opcję, którą zapewnia mi wtyczka Mendeley Web Importer i teraz ją Państwu pokażę na przykładzie wybranej publikacji ze Scopusa. Ja otworzę opis jakiejś konkretnej publikacji. Proszę spojrzeć, po prawej stronie wysuwa mi się kolejna opcja związana z Mendeley Web Importer. To wtedy, kiedy mamy dostępny plik PDF, wtedy ona tak jakby wysuwa się i informuje mnie, że mogę ten plik PDF zobaczyć dzięki właśnie tej wtyczce i ja wybiorę tę opcję. I tak jak Państwo widzą, mam możliwość podglądu zarówno pełnego tekstu, ale co bardzo istotne, do góry na tym ciemnym tle po prawej stronie wyświetla mi się taka informacja Add to Mendeley i ja rzeczywiście skorzystam z tej opcji. Teraz komunikat zmienił mi się na View in Mendeley, więc ja powrócę do mojego Mendeleya, aby zobaczyć, czy rzeczywiście wszystkie publikacje, które przed chwilą dodałam do mojej biblioteczki, one już tam się znajdują.
Widzę, że te publikacje, które dodałam z głównej strony Scopusa, one już zasiliły moją biblioteczkę. To są te pierwsze trzy, ale wiadomo, że przed chwilą dodałam publikację bezpośrednio z wtyczki Mendeley i jak chciałabym ją zobaczyć, to widzę, że muszę zsynchronizować moją biblioteczkę. To jest ten jeden z nielicznych razów, kiedy można dokonać manualnie synchronizacji i tak jak Państwo widzą, ta publikacja już pojawiła się na mojej liście, łącznie z plikiem PDF. Natomiast jak wygląda porządkowanie metadanych? Tak jak Państwo widzieli, porządkowanie możemy już rozpocząć przy pobieraniu opisów bibliograficznego przez wtyczkę Mendeley Web Importer. Możemy uzupełniać metadane, edytować je, ale także po zaimportowaniu danych możemy dodać brakujące informacje bądź też błędne. I proszę spojrzeć, publikacja, którą przed chwilą dodałam, ma dosyć nietypowy rok wydania, bowiem jest to 1234. Podejrzewam, że jest to jakiś błąd w metadanych zaszytych w pliku PDF i w związku z tym chciałabym po prostu ten rok wydania zmienić, bowiem jest błędny. Ja wiem, że ta publikacja jest z 2022 roku. Naciskam na opis bibliograficzny, od razu wyświetla mi się panel informacyjny z kilkoma zakładkami. Tam, gdzie są metadane, jest to pierwsza zakładka info i teraz właśnie na niej popracuję, aby pokazać Państwu, jakie metadane są wyświetlane w Mendeleju, no i oczywiście, jak je poprawić. I tak jak Państwo widzą, chciałabym poprawić rok wydania. On znajduje się tu zaraz przy tytule czasopisma, więc wystarczy, że tak naprawdę w tej sekcji nacisnę myszką i od razu wyświetla mi się pełna informacja dotycząca tego czasopisma. No i oczywiście tu mogę wprowadzić odpowiednią, właściwą wartość. I już. Proszę spojrzeć, system zmienił mój rok wydania. Następnie możemy zobaczyć abstrakt, a także możemy nasz opis bibliograficzny otagować. To jest przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy używacie Państwo tagów do tego, aby wyszukiwać łatwiej, szybciej dane opisy bibliograficzne. Poniżej mamy opcję dodania pełnego tekstu poprzez przycisk plus, tak samo jak przy dodawaniu tagów. Jeżeli chcielibyśmy dodać pełen tekst, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, no ale tutaj Państwo widzą, że ten tekst jest dostępny, więc nie ma tak naprawdę takiej potrzeby. Mamy również kolejne informacje, czyli adres URL, a także najczęściej wykorzystywane identyfikatory. W przypadku tej publikacji mamy co prawda tylko jeden, ale proszę spojrzeć, ja nacisnę na tę sekcję identyfikatorów i od razu wyświetla mi się cała lista, którą mogę ja zasilić o odpowiednie informacje, czyli mogę dodać ISBN, jeśli jest to książka, numer ISSN w przypadku czasopism, a także chociażby identyfikator ze Scopusa. Ja pozostanę na razie przy identyfikatorze DOI, dlatego że tak jak Państwu wcześniej pokazywałam katalog w Mendeleju i mówiłam o tym, że sami użytkownicy tak naprawdę go zasilają, to właśnie na samym dole istnieje opcja, dzięki której mogą Państwo sami określić, czy właśnie daną publikacją i jej opisem chcieliby się Państwo dzielić z innymi użytkownikami. I tak jak Państwo widzą, dzielenie się następuje w sposób anonimowy. Tak więc inni użytkownicy Mendeleja nie wiedzą, z jakiej biblioteczki, od kogo pochodzi dany opis bibliograficzny. Oczywiście ta opcja nie jest obowiązkowa, więc mogą zawsze Państwo z niej zrezygnować, tak jak ja teraz.
Ponadto istnieje coś takiego jak możliwość organizowania naszych publikacji. Jest to tak zwany panel szybkich akcji. On jest dostępny już po zaznaczeniu przynajmniej jednej publikacji. Proszę spojrzeć, ja zaznaczę kilka. Już tutaj poniżej, na samym dole, wyświetla mi się właśnie panel szybkich akcji, który pozwala mi na organizację moich opisów bibliograficznych, źródeł. I ja mogę stwierdzić, czy chciałabym dodać moje publikacje do jakiejś kolekcji bądź grupy, które mam stworzone. Ja mogę na przykład dodać do świeżo stworzonej kolekcji Storytelling. Wybieram opcję. Następnie te publikacje mogę zaznaczyć jako ulubione, bądź też je oczywiście odznaczyć, jeśli oczywiście one już wcześniej zostały przeze mnie zaznaczone jako ulubione. Mogę je również wyeksportować właśnie do formatów BibTeX, RIS oraz do biblioteczki EndNota. A także mogę przenieść je do kolekcji kosz, mogę je usunąć. Proszę spojrzeć, ja w tym momencie odznaczę moje publikacje, ale przejdę do mojej kolekcji Storytelling i tak jak Państwo widzą, one tu się pojawiły od razu w mojej biblioteczce. Natomiast jak wygląda praca z tekstem? Na konkretnym przykładzie chciałabym Państwu pokazać, jak możemy, mając pełne teksty w biblioteczce, pracować z nimi. Wybiorę jakiś opis bibliograficzny. Aby przejść do pełnego tekstu, mogę wykorzystać tę ostatnią kolumnę z plikami. Również mogę po naciśnięciu opisu bibliograficznego wybrać przycisk Read w mojej zakładce Info. I tekst mi się już wyświetla. Wygląd jest dokładnie taki sam, jak Państwo wcześniej widzieli w Mendeley Web Importer dzięki wtyczce. I teraz Państwu opowiem troszkę o kolejnych dwóch zakładkach w tym panelu informacyjnym, ponieważ one właśnie dotyczą pracy z pełnym tekstem. Mamy możliwość dodawania podkreśleń oraz takich małych karteczek, które będą takimi krótkimi komentarzami do danego tekstu. W przypadku, w którym chciałabym zaznaczyć jakąś partię tekstu, wystarczy, że na tym szarym, ciemnym tle wybiorę znak długopisu bądź podkreślenia i wybiorę jakiś tekst, który chciałabym sobie zaznaczyć. Na przykład ten fragment tekstu, on już został zaznaczony na kolor żółty, ponieważ on jest domyślnie ustawiony, a kiedy chciałabym zmienić ten kolor, to wystarczy, że w jakimkolwiek miejscu tego podkreślenia zaznaczę lewym przyciskiem myszki, od razu pojawia mi się informacja, dzięki której mogę zarówno zmienić kolor podkreślenia, oraz na przykład usunąć to podkreślenie, bo jednak chciałabym zrezygnować z tej czynności. Ja jednak pozostanę przy zmianie koloru, powiedzmy zamienię na kolor błękitny. Mogę również oczywiście dowolną ilość tekstu zaznaczać, więc powiedzmy jakiś kolejny fragment tekstu zaznaczę sobie. Na przykład tyle. Tu znowu kolor żółty na pierwszy ogień mi się wyświetla, ale ja pozwolę sobie zmienić go na przykład na kolor zielony. I żeby nie musieć tak naprawdę pamiętać, czego dotyczą te kolory, bowiem sami możemy założyć, że na przykład kolor błękitny może dotyczyć fragmentu, który chciałabym w innym miejscu gdzieś zacytować.
w jakiejś swojej pracy, natomiast kolor zielony będzie dotyczył fragmentu, do którego chciałabym jeszcze powrócić, to oczywiście mogę zaznaczyć sobie w odpowiedni sposób poprzez dodanie komentarza do danego zakreślenia. Wystarczy, że teraz zmienię zakreślenie na karteczkę i tę karteczkę dodam gdzieś w którymś miejscu, aby sobie oznaczyć, że ten fragment tekstu dotyczy dalszego cytowania. Proszę spojrzeć, moja karteczka też będzie miała kolor żółty, ale chciałabym zmienić jej kolor. Wystarczy, że jeszcze raz na nią najadę, zaklikam lewym przyciskiem myszki i tutaj zaraz z prawej strony mam takie trzy kropeczki, nacisnę je i właśnie do mojej karteczki mogę wybrać odpowiedni kolor. Tak jak Państwo widzą, mogę również usunąć ten komentarz, jednak ja chciałabym go pozostawić i zmienię kolor karteczki na błękitny. Od razu się to stało, natomiast w przypadku koloru zielonego, tak jak Państwu mówiłam, chciałabym powrócić do tego fragmentu tekstu, więc na przykład napiszę kolejny komentarz. I już od razu zamienię kolor karteczki na zielony, aby odpowiadała mojemu podkreśleniu. No i w miejscu, w którym ją ustawiłam, ta karteczka się pojawia. Co ważne, karteczki wcale nie muszą być połączone z podkreśleniami. Możemy je dodawać również w dowolnych miejscach, na przykład powiedzmy w tym miejscu. I już komentarz mam dotyczący jakiejś partii tekstu, którą chciałabym później do niej wrócić. I proszę spojrzeć, te wszystkie moje karteczki trafią do drugiej zakładki. I tak jak Państwo widzą, wszystkie trzy od razu pojawiają się właśnie w zakładce Annotations. Natomiast to, co dotyczy kolejnej zakładki, Notebook, to jest to zupełna nowość w odświeżonej wersji Mendeleya, ponieważ ona pozwala nam na dodawanie dłuższych notatek. I tak jak Państwo widzą, to jest ta trzecia zakładka, Notebook. Mogę tutaj umieścić dodatkowe treści, własne przemyślenia bądź pomysły, a także te fragmenty tekstu, które już wcześniej oznaczyłam kolorami, podkreśliłam. Jak utworzyć stronę właśnie w notebooku? Tak jak Państwo widzą, ja już mam dwie strony wcześniej utworzone. Pokażę Państwu jedną z nich. Tutaj zarówno mam cytowania, jak i dodatkowe komentarze. Ja powrócę do mojej listy ze stronami. Jak utworzyć kolejną stronę? Na samym dole mam przycisk New Page i właśnie z niej skorzystam. Dodam tytuł dla mojej strony. I proszę spojrzeć, powracam do ogólnego widoku notebooka i od razu ta właśnie strona pojawia mi się w mojej zakładce i do niej dokładnie chciałabym dodać ten fragment, który oznaczyłam na kolor niebieski. Jak to zrobić? Przede wszystkim muszę wybrać tę konkretną stronę, w której chciałabym, aby ten tekst się pojawił, więc wybiorę moją pierwszą stronę dotyczącą artykułu, umieszczam kursor, gdzie chciałabym, aby ten cytat się pojawił i następnie muszę powrócić do mojego tekstu. Muszę wybrać strzałkę Select Text na tym ciemnym tle pasku i proszę spojrzeć znowu przyciskiem lewym zaznaczam tekst, który mam zaznaczony na błękitny i tu jest jedna z opcji
Add to notebook i właśnie ją wybiorę. I tak jak Państwo widzą, ten fragment zaznaczony na kolor błękitny pojawił się na mojej stronie. Mogę oczywiście w tym momencie, tak jak Państwo widzą, kursor mi na to wskazuje, mogę dodać jeszcze jakiś dodatkowy komentarz, który oczywiście pozwoli mi na zidentyfikowanie tak naprawdę po co ja ten fragment tekstu dodałam do mojej strony. Ja przykładowo napisałam, że chciałabym po prostu zacytować ten fragment w jakimś kolejnym artykule. Powrócę do moich stron i tak naprawdę to jest wszystko, co możemy zrobić z tekstem, czyli możemy go czytać, zaznaczać kolorami różne partie tekstu, dodawać krótkie notatki w formie małych karteczek, a także dłuższe notatki, które pojawiają nam się w zakładce Notebook w panelu informacyjnym. Aby powrócić teraz do mojej biblioteczki, zamknę ten tekst, proszę spojrzeć nad tym szarym paskiem, wyświetla mi się informacja, jaki artykuł mam w tym momencie wyświetlony i tu obok jest krzyżyk, który właśnie przycisnę, aby powrócić do mojej biblioteczki. I już Państwo widzą pełen tekst. Pełną listę moich właśnie publikacji. Kolejną opcją w Mendeleju jest tworzenie grup pomiędzy poszczególnymi użytkownikami Mendeleja. Te grupy znajdują się tuż pod naszymi kolekcjami po lewej stronie i w nowej wersji uproszczono nieco tę opcję, ponieważ utworzono jedną kategorię pod nazwą Groups. Konto bezpłatne pozwala na założenie 5 grup do maksymalnie 25 osób, z tym, że limit grup nie obejmuje tych grup, do których my należymy jako członkowie. To znaczy, możemy założyć 5 grup, których jesteśmy właścicielami, ale należeć możemy nawet do 100 innych grup. I spośród 25 członków w danej grupie możemy dodatkowo ustanowić drugiego współwłaściciela grupy, który będzie miał dokładnie takie same uprawnienia jak my. W folderze z grupami będą widoczne zarówno te, które sama ja założyłam, jak i te, do których otrzymałam zaproszenie, potwierdziłam je i obecnie należę. Przynależeć do grupy mogą jedynie osoby, które mają konto w Mendeleju, no i oczywiście pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie. To znaczy, że potwierdziły chęć uczestnictwa w danej grupie. A jak tworzymy grupę? Więc podobnie, tak jak w przypadku kolekcji, w okienku New Group wpisuję nazwę jakiejś konkretnej grupy, którą chciałabym utworzyć. Zatwierdzam enterem i ona już mi się pojawia na mojej liście. Proszę spojrzeć. Ta grupa już została utworzona. Natomiast jak mogę zarządzać swoimi grupami? Ta możliwość znajduje się bezpośrednio w moim koncie, czyli tu pod moim imieniem, jak rozwinę listę w zakładce Preferences, tu właśnie mogę zarządzać moją grupą. I tak jak Państwo zobaczą, ja mam już dwie grupy, których ja jestem właścicielem i dzięki temu ja mogę zaprosić innych użytkowników do grupy, sprawdzić jaki jest status zaproszenia, które wysłałam do innych członków, ile osób już dołączyło do moich grup, a ile zaproszeń jeszcze nie zostało zaakceptowanych. Ja wybiorę jedną z grup, tą wcześniej przez siebie utworzoną. Proszę spojrzeć, liczba członków, ile mam zaproszeń w toku. Właśnie w tym miejscu błękitny przycisk pozwala mi na zaproszenie kolejnych członków.
Wystarczy, że wpiszę ich adresy e-mail, następnie potwierdzę chęć wysłania zaproszeń, więc wystarczy to do utworzenia grup z innymi członkami. I tak jak Państwo widzą, w tej drugiej zakładce mam wysłane jedno zaproszenie. Mogę je ponowić, jeżeli stwierdzę, że chciałabym jednak nieco szybciej otrzymać odpowiedź od osoby, którą zaprosiłam do swojej grupy. Powrócę do biblioteczki. I to, co istotne, w ramach grupy możemy dzielić się opisami bibliograficznymi, pełnym tekstem, jak oczywiście mamy go w swoich zasobach, podkreśleniami i karteczkami, które dodamy w tekście. Natomiast, co istotne, w grupie brakuje opcji notebook. I proszę spojrzeć, ja Państwu to pokażę. Wybieram jakąś konkretną publikację. Mamy cały panel informacyjny i tak jak Państwo widzą, nie jest dostępna opcja notebooka, natomiast jest dostępna możliwość dodawania adnotacji oraz podkreśleń, co teraz Państwu pokażę. Przejdę do pełnego tekstu. To jest dokładnie ta sama publikacja, na której przed chwilą pracowałam i proszę spojrzeć, tu nie ma żadnych podkreśleń ani żadnych karteczek, dlatego że w obrębie grup pracujemy na konkretnych tekstach i to, co dodamy w jednej grupie, nie wyświetla się w drugiej grupie. To również dotyczy naszego tak jakby prywatnego konta w Mendeleju. To, co zrobimy w prywatnym koncie, to również nie będzie pojawiało się w poszczególnych grupach. Ja Państwu tak szybciutko pokażę właśnie, jak wygląda to podkreślanie. Tekstu. Wybrałam opcję podkreślenia. Teraz na żółto już tradycyjnie system mi podkreśla dany tekst. Oczywiście w ten sam sposób mogę zmienić zarówno kolor podkreślenia, jak i mogę je usunąć. Mogę również dodać karteczkę w jakimś konkretnym miejscu. Wystarczy, że tę opcję zaznaczę, że właśnie teraz chciałabym dodać karteczkę i proszę spojrzeć. Tym razem karteczkę nie dołączyłam do podkreślenia, ale załączyłam ją w innym zupełnie miejscu i jest ona, pojawia się zarówno w pełnym tekście, jak i proszę spojrzeć również w tej zakładce Annotations. Jeśli chciałabym, aby sprawdzić, kto pracuje w danym momencie na tekście w grupie, nie ma nic prostszego, ponieważ nad tym ciemnym paskiem, tam gdzie wyświetlała się informacja, cóż to za publikacja, po lewej stronie wyświetla się informacja, że ten plik jest dzielony i to informuje nas, że rzeczywiście ktoś jeszcze pracuje nad tym tekstem. Opcje komentarzy i podkreślenia widzimy na bieżąco, w czasie rzeczywistym, więc tak naprawdę od razu mogą Państwo odpowiadać lub dodawać własny komentarz do tekstu, z tym, że oczywiście inaczej ma się kwestia, kiedy jakiś członek grupy, albo też my oczywiście, pracujemy w trybie offline. Wtedy komentarze pojawiają się z opóźnieniem, w momencie, w którym dostęp do internetu będzie możliwy albo zostanie przywrócony. Tak samo jak w przypadku kolekcji w biblioteczce, tu również jest możliwe dodawanie tego samego opisu i pełnego tekstu do kilku różnych grup. I tak jak wcześniej właśnie to mówiłam, nasze podkreślenia i karteczki nie duplikują się. Bardzo proszę o tym pamiętać. Natomiast
Natomiast oczywiście właśnie w różnych publikacjach możemy dodawać różne komentarze. Jest to oczywiście związane z tym, że w naszych grupach pracujemy, możemy pracować na tych samych tekstach, ale tak naprawdę nad zupełnie różnymi zagadnieniami. Ja teraz powrócę do mojej biblioteczki, czyli już w tradycyjny sposób zamknę tę publikację poprzez krzyżyk. Zamknę również panel informacyjny, powrócę do mojej pełnej biblioteczki. A teraz chciałabym Państwu pokazać, jak tworzyć przypisy i bibliografię załącznikową. Tak jak już wcześniej mówiłam, w tym celu musimy założyć wtyczkę w Word, wtyczka ta to Mendeley Cite. Ja już mam ją pobraną. Gdzie ją Państwo znajdziecie? Już pokazuję. Ona znajduje się w zakładce odwołania. Proszę spojrzeć. Ja nacisnę, wybiorę właśnie tę wtyczkę. Pojawia mi się od razu z prawej strony okno Mendeleja. Biblioteczka mi się załadowała łącznie z tymi publikacjami, które dodałam dosłownie przed chwilą. I tak jak Państwo widzą, okno podzielone jest na trzy zakładki. W pierwszej References mamy dostęp do wszystkich naszych opisów bibliograficznych zgromadzonych w kolekcjach. W drugiej style cytowania. Natomiast w trzecia jest rozwijalna i pozwala mi zarówno na wstawienie bibliografii, jak i na zaktualizowanie informacji w mojej biblioteczce, ponieważ czasami zdarza się tak, że dosłownie przed chwilą dodaliśmy jakieś opisy bibliograficzne i Mendeley Cite jeszcze nie zaktualizował tych informacji, więc wtedy warto wykorzystać właśnie tę opcję Update. Kiedy chcemy dodać przypis w konkretnym miejscu tekstu, wystarczy, że umieścimy tam kursor. Ja mam tutaj jakiś przykładowy tekst. Powiedzmy, że w tym miejscu chciałabym dodać przypis bibliograficzny. Umieszczam tutaj kursor i proszę spojrzeć, mam możliwość wyboru zarówno z mojej pełnej listy publikacji, to jest to okno All References, ale jak je rozwinę, to mogą Państwo zobaczyć, że mogę wybierać spośród wszystkich dokładnie kolekcji, które są w mojej biblioteczce. Ja pozostanę przy All References i chciałabym dodać jakieś publikacje. Od razu system pokazuje mi powyżej, jak będzie wyglądał mój styl cytowania w tym przypadku, cytowaniu. Również poniżej informuje mnie, że chcę wstawić jedno cytowanie. Dla mnie to trochę za mało, więc dodam jeszcze jedną referencję i w tym momencie wstawię je obie w tym miejscu, gdzie postawiłam kursor. I tak jak Państwo widzą, od razu pojawił mi się przypis. Co jeszcze tutaj na tym granatowym polu? System informuje mnie, że mam możliwość manualnego, ręcznej zmiany opisu bibliograficznego. Na przykład stwierdzę, że powinnam dodać chociażby na przykład liczbę stron. Proszę spojrzeć, wybrałam tę opcję i na przykład dodam liczbę stron, na przykład 234. Oczywiście muszę potwierdzić, że te zmiany chciałabym zachować.
I tak jak Państwo widzą, od razu mogą Państwo zobaczyć, że ten opis bibliograficzny uległ zmianie. Ale w przypadku, w którym jednak stwierdzę, że te strony jednak nie są mi potrzebne, oczywiście mogę wrócić i tak jak Państwo zobaczyli, znowu zaznaczyłam ten konkretny przypis bibliograficzny. Pojawił mi się znowu to samo okienko, w którym dokonywałam zmian, ale żeby powrócić do moich poprzednich ustawień, nie ma nic prostszego, tu jest taki zielony przycisk Revert to Default, ja go wybiorę, oczywiście potwierdzę moje zmiany i tak jak Państwo widzą, znów mam poprzedni opis bibliograficzny. Jeżeli w innym miejscu chciałabym dodać jeszcze jakiś przypis, to oczywiście mogę to zrobić. Znowu wybieram kursor, w którym miejscu chciałabym ustawić. Wybieram opcję dalszych opisów bibliograficznych, ale co ciekawe, proszę spojrzeć pod okienkiem All References. Mam również drugie okienko, w którym mogę wpisać jakieś hasło, na przykład to, które mi się wyświetla, czyli hasło brand. I od razu system podpowiada mi tytuły oraz opisy bibliograficzne właśnie poświęcone markom. Wtedy mogę wybrać kilka publikacji. Na przykład w tym momencie jedną chciałabym dodać. Nie będę już nic zmieniać w tym opisie bibliograficznym, ponieważ przed chwilą stwierdziłam, że jest on tak, jest w takim kształcie dobry, w jakim właśnie system mi go zaproponował, ale chciałabym dodać jeszcze jakiś przypis do tego konkretnego miejsca. Wybieram zatem ten opis bibliograficzny i chciałabym wybrać kolejne przypisy. Wybieram z listy. I jeszcze powiedzmy dwie i zachowuję zmiany. Z tym automatycznie odpowiada na moje zmiany, które wprowadzam przy przypisach. A co w przypadku, w którym stwierdzam, że styl cytowania, który w tym momencie wykorzystuję, jednak musi ulec zmianie? Nie ma nic prostszego, ponieważ do tego służy ta druga zakładka Citation Style. Jak Państwo widzą, ten styl, który ja w tym momencie wykorzystuję, to jest styl APA. Poniżej mają Państwo listę wybranych stylów cytowania, które na początku, jak zaczną Państwo pracę z dodatkiem, wtedy będą się wyświetlały takie najpopularniejsze style cytowania. Ponieważ ja już troszeczkę pracowałam z tym dodatkiem, to tutaj wyświetlają mi się te, które ja najczęściej wykorzystuję, ale również pozostają tych kilka, które właśnie system sam automatycznie nam proponuje i tak jak Państwo widzą, mam tutaj system zaproponowany Vancouver, mam również style cytowania, które charakterystyczne są dla publikacji z IEEE bądź Nature i proszę spojrzeć, ja wybieram styl Vancouver, ponieważ on w tym momencie bardziej mi odpowiada do mojej publikacji. Oczywiście muszę potwierdzić systemowi, że właśnie ten styl wybieram i tak jak Państwo widzą, od razu opis całkowicie mi się zmienia. Natomiast co w przypadku, w którym Państwo nie znajdziecie na tej pierwszej liście odpowiedniego stylu cytowania? Do tego służy opcja Select Another Style, która znajduje się nad tym szarym paskiem Mendeley. Wystarczy, że w tym miejscu w okienku zaczniemy wpisywać
jakąś nazwę, bądź stylu cytowania, bądź też, tak jak Państwo wcześniej widzieli, może to być nazwa wydawcy. Także możemy pokusić się o próbę wpisania nazwy czasopisma, ponieważ tych stylów cytowania, które są w Mendeleju, jest ponad 8 tysięcy, więc oczywiście jest możliwość i duże prawdopodobieństwo, że konkretny styl cytowania znajdziemy. Ja napiszę nazwę wydawcy, będzie to Elsevier. Proszę spojrzeć, od razu system mnie informuje, pokazuje mi, jakie style są charakterystyczne dla tego wydawcy. Ja wybiorę styl Harvard bez tytułów. Potwierdzę oczywiście ten wybór. I już mam, dokonały się zmiany w moim opisie bibliograficznym. Wrócę jeszcze do referencji, ponieważ chciałam Państwu pokazać, co w przypadku, w którym no jednak chcielibyśmy zrezygnować z jakiegoś opisu bibliograficznego w danym przypisie. I tak jak Państwo widzą, ja zaznaczyłam już jakiś konkretny, ten ostatnio dodany przypis i w okienku pojawia mi się możliwość usunięcia któregoś z tych opisów. Proszę spojrzeć, wybiorę ten środkowy, potwierdzę i on już znika z mojego przypisu. Więc proszę się nie martwić, system pozwala nam na dokonywanie zmian właśnie zarówno w trakcie pisania pracy, jak i dodawania przypisów. Jeśli chcieliby Państwo utworzyć swój własny, spersonalizowany styl cytowania, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Warto jednak pamiętać, że muszą Państwo posiadać umiejętności chociażby podstawowe programowania. Z tego powodu, że system oczywiście pozwoli nam udostępnić i wgrać spersonalizowany styl cytowania, ale musimy go osadzić na jakiejś stronie internetowej i właśnie tu oczywiście przydadzą nam się nasze umiejętności programistyczne. Gdzie to zrobić? Również wracamy do zakładki Citation Style, z tym, że wybierając tę opcję Select Another Style nie wpisujemy już żadnej nazwy, tylko wybieramy opcję Add Custom Style. I tu, tak jak Państwo widzą, muszę wpisać właśnie ten adres strony internetowej, gdzie jest ten mój spersonalizowany styl cytowania. Ja niestety nie posiadam możliwości i umiejętności programowania, dlatego zrezygnuję z tej opcji. Ostatnią kwestią, jaką chciałam Państwu pokazać, no to oczywiście dodawanie przypisów. Zwykle na końcu publikacji, więc tak jak właśnie rzekłam, swój kursor postawię na końcu tekstu, aby w tym miejscu dodać całą listę publikacji w formie bibliografii. I tak jak wcześniej wspominałam, idziemy do zakładki trzeciej, More, rozwijamy ją i wybieramy opcję Insert Bibliography. I proszę spojrzeć, system od razu informuje nas, że tam, gdzie jest nasz kursor, tam zostanie ustawiona bibliografia. Tak jak Państwo wiedzą, ja już zawczasu ustawiłam go na końcu. W związku z tym mogę dalej kontynuować pracę wstawiania bibliografii. Jednak jeżeli Państwo nie są pewni, gdzie Wasz kursor jest, zawsze można zrezygnować, ustawić kursor w odpowiednim miejscu, no i wtedy oczywiście kontynuować wstawianie. I moja bibliografia już się pojawiła dokładnie tam, gdzie ustawiłam kursor. Warto pamiętać, że bibliografię naprawdę warto na samym końcu
kiedy już zakończymy pracę z tekstem, ustawić, aby już to była taka wisienka na torcie. I cóż jeszcze? Powrócę teraz do mojej prezentacji z tego względu, że chciałam Państwa zachęcić do współpracy i do ulepszania Mendeleja. Jak Państwo mogą pomóc ulepszyć Mendeley? Dla siebie przede wszystkim mogą Państwo włączyć możliwość otrzymywania rekomendacji. Mendeley wysyła takie rekomendacje w oparciu o naszą aktywność na podstawie tego, czego zazwyczaj poszukujemy, bądź też jakie publikacje ostatnio przeglądaliśmy. Te rekomendacje należy samemu aktywować w ustawieniach konta w panelu Settings. Już Państwu pokazuję, gdzie to jest. Proszę spojrzeć. Tu mają Państwo ustawienie swojego konta. Poniżej opcji Preferences mamy właśnie panel Settings. Stamtąd system przeniesie nas na stronę naszego profilu i tam w zakładce Notifications mogą Państwo ustawić swoje preferencje. Natomiast jeśli mają Państwo uwagi co do funkcjonowania narzędzia, no to oczywiście mogą je Państwo zgłaszać poprzez własne konto w panelu Give Feedback. To jest ta opcja zaznaczona na pomarańczowo. W ten sposób tak naprawdę mogą Państwo poinformować twórców Mendeleja, jak jeszcze można ulepszyć, wzbogacić, o jakie opcje można samo narzędzie. I to są naprawdę bardzo cenne informacje, dlatego że Mendeley stale się zmienia, zachodzą w nim zmiany. A żeby być na bieżąco z tymi zmianami, to warto sięgnąć do przewodnika Mendeley Help Guides, który znajduje się na stronie mendeley.com. Dokładnie w tym panelu, który Państwu pokazywałam, to jest ta część support. Na samym początku naszego spotkania, tam gdzie pokazywałam skąd pobierać wtyczki, zaraz obok po lewej stronie znajdowała się właśnie ta grupa tematyczna support. I tam też również jest kontakt do Centrum Pomocy, gdzie oczywiście mogą Państwo zgłosić ewentualne problemy w działaniu narzędzia albo jakieś problemy w korzystaniu i zgłaszać je Państwo mogą zarówno za pomocą e-maila, czatu, jak również mediów społecznościowych. W Centrum Pomocy znajdą Państwo także przydatne informacje, tutoriale i najczęściej zadawane pytania. Z mojej strony to wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozostawiam do siebie kontakt. W przypadku, w którym chcieliby Państwo zasięgnąć jeszcze jakichś rad, dopytać się co do możliwości wykorzystywania Mendeleja, zapraszam oczywiście zarówno do kontaktu i jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za uwagę.